Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 do 38. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Problem tak zwanych trudnych relacji z ludźmi, których możemy nazwać nieprzyjaciółmi. Pan Jezus mówi, że mamy prawo się bronić, ale powinniśmy unikać zemsty. Obrona jest naszym naturalnym prawem. Jeżeli ktoś nas krzywdzi, ktoś nas o nas plotkuje, ktoś nas źle potraktuje, wyzwie, oczerni, zrani, powie złe słowo, sponiewiera, potraktuje niesprawiedliwie, mamy prawo się bronić, ale zaniechać zemsty. Bo jeżeli zastosuje taką samą metodę zła, jaką stosuje krzywdziciel, to jeszcze bardziej go w tym złu utwierdza. I on uzna, że przemoc, zło, agresja jest rzeczą normalną i każdy tak postępuje. A może powinien on wreszcie spotkać kogoś, kto nie postępuje tak jak większość, czy tak jak on może twierdzi wszyscy. I może się zawstydzi, bo każdy człowiek ma sumienie. Może sumienie go ruszy, może się nawróci. Tak więc mogę się bronić przed każdym rodzajem ataku, krzywdy, którą ktoś chce mi wyrządzić. Pan Jezus też się bronił, kiedy był przesłuchiwany w pałacu arcykapłana, nie nadstawił drugiego policzka. Jeżeli dobrze mówię, dlaczego mnie bijesz? Zadał pytanie. Podobnie nie dał się też strącić ze skały mieszkańcom Nazaretu, którzy byli wrogo do niego nastawieni. Pan Jezus się bronił, ale kiedy przyjdzie mi chęć do zemsty, to tylko Pan Jezus może mi pomóc. On może mi dać tę siłę, by na zło odpowiedzieć dobrem, by zło zatrzymać, by na zło nie odpowiadać złem.